Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zakółka. Mamy piękny jesienny dzień, także jesień w kalendarzu, ale również w naturze. No i w związku z tą jesienią też są pewne problemy, z którymi musimy sobie radzić praktycznie co dzień. I o tych właśnie codziennych problemach w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Szanowni Państwo, jak jesień, to i oczywiście spadające liście, które wchodzą absolutnie we wszystkie szczeliny w naszym aucie. Nie zawsze mamy możliwość zaparkowania daleko od drzewa, aby tych problemów z tymi liśćmi nie mieć. Niestety natura tak chciała i te liście opadają, ale musimy wiedzieć, że te liście też nam przeszkadzają w codziennej jeździe. Każde auto na podszybiu ma swoje kanały odpływowe, spływowe do wody, również wloty powietrza do nagrzewnicy, do środka auta również się znajdują na podszybiu zazwyczaj i te liście po prostu zatykają te wszystkie otwory. Warto raz na jakiś czas, czy przechodząc koło auta nawet, zobaczyć, czy właśnie po nocy, czy nawet niepotrzebna jest cała noc, czy liście nie zgromadziły się właśnie na podszybiu, nie zatykają tych kratek odpływowych, pozbyć się ich, bo gdy zaniedbamy taką rzecz, następuje to, co tutaj mamy widoczne. Proszę Państwa, i tak jak widzą Państwo tutaj na przykładzie tego auta, stojąca woda w podszybiu. Oczywiście przyczyną jest zatkany kanał odpływowy, z tego odpływu, no ale zazwyczaj oczywiście dzieje się to, że gnijące właśnie liście, nasiona zatykają po prostu te odpływy i ta woda stoi, nie ma gdzie spłynąć. Także tutaj już trzeba będzie rozebrać całe to podszybie, wyczyścić kanał, zobaczyć co było przyczyną. Oczywiście zagrożenia, jakie są związane ze stojącą wodą w takim miejscu, oczywiście jest korozja, prawda? Korozja elementów, które tam się znajdują, metalowych, stojąca woda, która nie ma dokąd uciec, po pewnym czasie przysporzy nam sporo kłopotów. Kolejnym elementem, czyli wlot powietrza właśnie do wnętrza auta, tutaj akurat pod maską się znajduje, też pozatykane liśćmi, powiedzmy, te otwory, spowodują to, że odparowanie zaparowanych szyb w środku auta będzie bardzo, bardzo utrudnione. A poza tym dostające się liście do środka, do układu wentylacji w aucie, jeżeli pojazd nie ma na przykład filtra kabinowego, bo też nie wszystkie oczywiście posiadają, taki liść trafia na wentylator, no i co najwyżej może hałasować, a w skrajnych przypadkach może nawet większa ilość takich liści doprowadzić do zablokowania tego wentylatora i do poważnej awarii. Poranki, w jesienne dni oczywiście przychodzimy rano do auta. Auto jest zazwyczaj pokryte mgłą, oszronione, może nie oszronione, co właśnie jak po deszczu. Warto w aucie mieć jeszcze jedną taką rzecz. Taką rzeczą jest, Szanowni Państwo, zwykła skrobaczka, dostępna praktycznie na każdej stacji benzynowej za dosłownie 2 zł. Ja zawsze wybieram skrobaczkę, która ma również gumową część. Ona świetnie przydaje się do właśnie porannego usuwania kropli wody z bocznych szyb. Z przednią szybą wycieraczki sobie poradzą. Na razie to nie jest jeszcze zamarznięte, jest to tylko woda. O jeszcze jednym aspekcie Państwu nie powiedziałem, że gnijące oczywiście rośliny, liście w tym miejscu oczywiście powodują również czasami nieprzyjemny zapach, prawda? Wraz z powietrzem wpływającym wpływa również ten specyficzny zapach gnijących roślin.
No i wciąż jeszcze z tymi liśćmi niepokornymi przyklejają nam się oczywiście do obuwia. Wchodzimy razem z nimi do auta, zostawiamy w aucie, w tapicerce. Ta sama sytuacja, raz na jakiś czas odkurzyć, pozbyć się tego, bo z czasem będzie ta sama sytuacja, co i na zewnątrz. Poza tym materiał biologiczny też ulega rozkładowi. W aucie też może wydobywać się jakiś po prostu nieprzyjemny zapach. A do tego jeszcze jakieś grzyby, pleśnie mogą w tapicerce nam się po prostu zagnieździć. I jeszcze o jednym aspekcie chciałem Państwu powiedzieć. Oczywiście jesienne noce, poranki są mocno wilgotne. Dzień może tak jak dzisiaj, może nie jest aż taki wilgotny, ale właśnie noc i poranki jest ta wilgoć duża i warto zajrzeć. Już nie w jednym odcinku mówiłem o tym, warto zajrzeć do filtra kabinowego. Filtr powietrza, który oczyszcza nam powietrze wpadające do wnętrza auta. W dużej części te filtry są zbudowane z celulozy, z materiału, z papieru po prostu, który świetnie ciągnie wilgoć z otoczenia, plus dodatkowy kurz wciągany bardzo fajnie zalepia taki filtr i trzeba by sobie na jesieni do takiego filtra zajrzeć, ewentualnie go wymienić. Będziemy mieli po prostu dużo, dużo łatwiejsze odparowywanie szyb wewnątrz samochodu. I ostatnia rzecz, którą chciałem jeszcze dzisiaj powiedzieć, choć może to będzie jeszcze troszeczkę za wcześnie, ale ze względu na nasze położenie na północy kraju, potrafią i na jesieni te poranne przymrozki również do nas przyjść z dnia na dzień. Warto pomyśleć, czy nie dolać sobie już zimowego troszeczkę płynu do spryskiwaczy. Gdyż poranne przymrozki, choć nie są to zazwyczaj jakieś bardzo niskie spadki temperatur, które może nie zamarznie nam cały zbiornik płynu do spryskiwaczy, ale te cienkie elementy, które doprowadzają właśnie sam płyn do dysz w postaci rureczki. Taki mróz potrafi złapać taką rurkę i uniemożliwić nam oczyszczenie szyb z pomocą płynu. Szanowni Państwo, i tak na koniec jeszcze oczywiście muszę wspomnieć o bezpieczeństwie, bo liście to nie tylko utrudniony odpływ wody spod szybia, ale liście również znajdują się na jezdni, prawda? Jazda przez lasy w tej chwili, czy nie tylko, niekoniecznie. Te liście leżą po prostu na jezdni i są bardzo, bardzo śliskie, szczególnie gdy są po prostu wilgotne. A o tą wilgoć o tej porze roku nie trudno. Także szanowni Państwo, no, cały odcinek o tak naprawdę o liściach, ale tyle problemów z nimi mamy. Niestety co roku i będziemy mieć. Ale warto o tych rzeczach po prostu pamiętać i sobie ułatwiać, aby też nasz pojazd był bardziej sprawny, gdyż łatwo można po prostu pozbyć się tego wszystkiego i cieszyć się przyjemną jazdą. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Życzę dalszych takich jesiennych dni. Do zobaczenia za tydzień.